pomniejszenie dochodów byłoby o kwotę 964 101 zł, jeżeli ta waloryzacja by nie miała miejsca. Natomiast z tych obserwacji, które tu są, to też można taką uwagę wnieść, że ludzie wszyscy najwięcej płacą, czyli po waloryzacji dla niektórych ruszy jeszcze szybciej dług. To takie są też tego tytułu skutki, tak? Natomiast no tutaj, jak pan radny też tutaj mówił, jednak wzrost tych cen jest, zwłaszcza mediów, jest bardzo drastyczny, bo ciągle te informacje odnośnie podnoszonych stawek, czy to za energię elektryczną, czy za ciepło, ciągle ma to miejsce. Natomiast, przepraszam. Natomiast też trzeba mieć to na względzie, że zasób mieszkaniowy gminy służy zaspokojaniu potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach. No i generalnie, czy oczekiwania najemców są, żeby jednak ta pomoc gminy w tym zakresie była. Na tym poziomie te koszty były do udźwignięcia, tak? Z tego tytułu, no, tutaj ja mogę tak to powiedzieć. Natomiast skutki finansowe tego byłyby takie, że te dochody by były niższe, ale to czytając czysto przypis, sam przypis, bo dochody generalnie one są de facto nie na takim poziomie 964 tysiące zł, tylko są na niższym poziomie, bo dochody dochodami, a przypis przypisem. Czyli przypis to, co przypiszemy danemu najemcy, ile ma płacić, a dochód to jest to, co najemca wpłaci do budżetu gminy. Czytaj do ZMK. Na tamto ZMK, które jest o tym gminy. Panie dyrektorze, rozumiejąc, czyli przychody ZMK z tytułu najmu lokali mieszkańcom wynoszą cirka 10 milionów złotych. Tak? Tak. Nie, wydawało mi się, że tak z 4 razy więcej. Gdzieś by się inną skalę. No dobrze, czy ktoś jeszcze z Państwa ma pytanie? Chyba jestem pomysłodawcą, znaczy nie jestem pomysłodawcą, bo to próg, tak? To troszeczkę nie do końca wiem, ale okej. Jeżeli klub chciałby, tylko ja tak szybko liczę, że to jakieś 200 zł dla mieszkańca w tym momencie, tak? Panie dyrektorze, po 5 tysięcy pewnie mieszkań. Mamy 4 tysiące lokali. 4 tysiące lokali, czyli ten sumaryczna strata to jakiś zysk dla każdego z tych lokali, jakieś 200 zł rocznie. 20 zł. Nie wiem, no w skali urzędu jest to jakaś kwota. W skali zarządu mienia jednak 900 tysięcy jest jakąś kwotą, a skala 200 zł dla jednego mieszkańca jest chyba żadną kwotą. No nie wiem, czy akurat wyłom w tym momencie jest do końca potrzebny. Decyzja klubu. Okay. Ja mam jeszcze takie inne pytanie do pana dyrektora. Mówi pan, że nie wszyscy płacą. Czy są metody na to, żeby jednak tych ludzi zobligować, bo tak jak media, które dostarczają nam na przykład gestorzy sieci typu prąd, po miesięcznym braku opłaty, no to już jest wezwanie, a później odłączenie prądu. No nie wiem, czy nie można tych ludzi zmobilizować, żeby żyli jednak tak jak wszyscy. Mobilizujemy poprzez czynną windykację, czyli pracownicy, którzy... A jaka jest skala w ogóle tych... Znaczy, może tak, zadłużenie najemców jest coraz mniejsze, bo ta windykacja jest coraz skuteczniejsza. Jeżeli ktoś ma długi, to też to jest, te dłużnicy są namawiani na rozłożenie na raty, na różnego rodzaju programy odpracowania zadłużenia. Także to źle to nie wygląda. W sumie globalnie w skali roku, znaczy poziom takiego zadłużenia to jest w okolicach około 10% niepłacących osóg, tak? Z różnych powodów oczywiście. No to 400 mieszkań nie spłaci, tak jakby, tak? Może tak. Największą grupę wśród osób niepłacących to są najemcy lokali z czynszem socjalnym, czyli z tym najniższym czynszem. To są często osoby, które dostają uprawnienie do najmu z czynszem socjalnym na podstawie wyroków sądowych. To są często trudne rodziny, trudne problemy, trudne sprawy. Natomiast no, próbujemy różnych instrumentów poprzez namowę, poprzez uaktywnianie tych osób,
przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, bo niejednokrotnie też współpracujemy tutaj razem. Natomiast nie wygląda to, tragicznie nie wygląda to źle, bo przez laty wyglądało to trochę parokrotnie gorzej, te niepłacenie. Natomiast problemy są różnego rodzaju wśród tych osób niepłacących. Natomiast no, próbujemy im, w jakiś sposób tam wskazujemy tą drogę, że niepłacenie to nie prowadzi do rozwiązania problemu, tylko do nawarstwiania się tego problemu, bo później trzeba sprawy kierować do sądu. Sąd orzeka, bada sytuację, bada sprawy, jak wygląda. To tak z grubsza to wygląda. Tak. Taka to jest materia. Czyli innych mechanizmów gmina gospodaruje tym najbardziej zasobem takim, który z jednej strony są duże oczekiwania i potrzeby tych osób, no jednak gospodaruje tym osobom, których dochody są z różnych powodów, nie są takie, które by kwalifikowały do innego rodzaju najmu, czyli to są osoby, które nie mają żadnego tytułu prawnego, no tak wynika z dokumentów i z tych badań, które przeprowadzamy i szukamy, sprawdzamy. Natomiast nie mają wystarczających dochodów, żeby korzystać z zasobu DBS-ów, czy żeby wynająć lokale na rynku prywatnym, tak? Ja mam dwa pytania. Pierwsze, kiedyś pytałem o ten program odpracowywania długu, tak to nazwijmy. Wtedy pan odpowiedział, no bo oczywiście interpelację do prezydenta składałem, ale to prezydent K zeszło, że tam zainteresowanie to takie było słabiutkie raczej tym programem. Pracuje kilkadziesiąt osób, więc 2 miliony złotych zostało odpracowane. Około 2 milionów. Czyli coś się zmieniło. Znaczy to nie ma, te osoby nie dostają gotówki, tylko dostają, po pierwsze tak, nie są naliczane odsetki, a po drugie zdejmuje się dług. Są osoby, które pracę znalazły dzięki właśnie tej metodzie. Te osoby wykonują czynności, proste czynności, to nie są jakieś bardzo specjalistyczne prace. Są różnego rodzaju problemy, bo ktoś składa deklarację, a później nie podpisuje umowy, albo w różnym stanie może przyjść, wykonywać tą pracę na rzecz i zarządu mienia komunalnego, szkół, przedszkoli, żłobków, oczywiście wszystko, co jest w zasobie gminy, czyli samorządowe te jednostki. To są prace przy malowaniu płotów, ogrodzeń, grabieniu liści, czasami pomoc kuchenna, jak gdzieś się tam trafi. Są osoby, które pracę znalazły dzięki właśnie takim sytuacjom. Są osoby, które w ogóle wyszły na prostą i chciałyby dalej odpracowywać dług, tylko już tego długu nie ma. Takich osób jest kilkanaście, także program działa skutecznie i tak mobilizująco, bo ta osoba musi zamiast siedzieć w domu i patrzeć w sufit, co zrobić ze sobą, musi się jakoś ogarnąć, musi do tej pracy pójść, tak? To nie jest taka stricte praca z kodeksu pracy, tylko to jest taka, to są tak zwane świadczenia wzajemne, czyli wykonuje pewne czynności, później dyrektor szkoły, gdzie takie czynności są wykonywane, pisze informację, że ta osoba przepracowała na rzecz szkoły czy przedszkola 30 godzin i zdejmujemy wtedy odpowiednią stawkę. W tej chwili ta stawka jest chyba około 15 zł za godzinę, czy może troszeczkę wyższej, nie pamiętam w tej chwili, to też jest. Ale działa to naprawdę tak mobilizująco na to. Wszystko. Jakieś pytanie. Mówiąc, że program nie znaczy, słabo działa, to nie w tym sensie, że program zły, tylko chyba chętnych wtedy było akurat mało. Teraz tak jak to, znaczy, to trochę więcej. To też chyba nie tak działa, to trzeba, muszą chcieć te osoby. Tak? Chcącemu może. Nie, no wiadomo, że to nic na siłę. Dobra, czy ktoś jeszcze ma pytanie do projektu uchwały? Nie widzę. Pan ma? Ja mam takie krótkie pytanie o magazyny na Wrocławiu, panie dyrektorze, bo zwracaliśmy się. To nie ten punkt. Zwracaliśmy się o to. Dobrze. W takim jeżeli układzie, tak przechodzimy do głosowania, to z pań panów radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 4. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Przechodzimy do punktu następnego. W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikatu ceny nieruchomości gruntowej położonej w Białymstoku. I projekt ten zreferuje pewnie pan dyrektor. Się domyślam, bo nikt mi nie napisał. Panie przewodniczący, państwo radni, postępowanie prowadzone jest w kierunku zbycia dwóch działek na rzecz parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem do świadczenia Panny Matki Kościoła na Nowym Mieście, rajon dzielnej księdza Rybarda Kisiela. Parafia ma tam 7 działek i powierzchnia ich własności to 9169 metrów. Ta nieruchomość jest zagospodarowana, oczywiście wiemy, budynkiem kościoła, no są ciągi komórka,
rekreacyjne, tereny zielone, parkingi dookoła kościoła. Ale łącznie z tymi działkami są też zagospodarowane dwie działki gminne. I one stanowią część schodów kościoła, część chodnika, no i część parkingu. Ta sprawa nie była dotychczas uregulowana. Parafia wystąpiła o nabycie na poprawę warunków. Mamy opinię urbanistyczną. Na tym terenie nie ma planu, jest uchwała intencyjna. Studium to są tereny wysokiej intensywności, tereny mieszkaniowe. Jako, że ten teren nie stanowi samodzielnej działki budowlanej, więc może być zbyty na rzecz parafii na poprawę warunków zagospodarowania zgodnie z zapisami ustawy. Powierzchnia tych obu działek to 696 metrów. Parafia dodatkowo wystąpiła o udzielanie bonifikaty. Został sporządzony aparat szacunkowy, wartość tych dwóch działek 394 zł. Generalnie w ustawie o zasadach zbywania no nie ma tej wysokości bonifikaty, nie może to uchwała rady. Bonifikata taka jest zapisana przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste i wynosi 75% ceny nieruchomości. Przez lata 75% takie były uchwały rady. Ale we wrześniu 2022 roku rada podjęła uchwałę udzielenie bonifikaty w wysokości 80% na rzecz parafii prawosławnej na Herberta. W związku z tym tak został przygotowany projekt uchwały, by dorównać tej wysokości 80% na rzecz parafii rzymskokatolickiej. Przednoszę o pozytywne zaopiniowanie. Otwieram dyskusję. Czy to są schody prowadzące do kościoła? Panie radny, ale zgadzajmy się. Pani radna, pierwsza. Ja mam pytanie, czy to, co zostało zbyte parafii prawosławnej, przekształcenie z użytkowania we własność, czy to też było sprzedaż? Nie, to była sprzedaż trzech działek. Sprzedaż. Tak, na Ja bym chciał zapytać, bo tam są trzy działki, z czego jedna to są schody, druga to jest chodnik, a trzecia to jest... Nie, są dwie działeczki. Ja o trzech powiedziałam tam, gdzie na rzecz parafii prawosławnej było zbywane. A, dobrze. Są dwie. Czyli jedna jest schodami, tak pozostałe? Tak, ale to część schodami i chodnik i druga część jakby część parkingu. Teraz zastanawiam się, bo ten parking ma powierzchnię jaką? Ta działka parkingowa? 300 metrów? Zobaczyć na mapie. Ja się zastanawiam, czy ten parking powinien być w części parafii, czy do użytku mieszkańców, no którzy są w ogóle robione. Działek parafii jest 7 i ogrodzonych, w sumie ogrodzenie jest piękne przy tej parafii, jak to wygląda. No tylko... I to, ten parking w ogóle, to jest ten mały parking od tego ogrodzenia wewnątrz ogrodziny naszą działkę? Proszę? Czyli parafia sobie urodziła naszą działkę i z niej korzysta? A umowa jakaś jest na korzystanie z tego terenu? Czy tak bez umowy sobie korzystamy? A to przymierza? A jak się było ten stan rzeczy funkcjonuje? Może od tego zacznijmy. To było badane na ten czas, kiedy chodnik był budowany. Czy jakaś windykacja z tego tytułu, czy jakieś upominanie się o nasze mienie i korzystanie bezumowne z wspomnienia nastąpiło? A to jest chyba unormalizowanie tego, co nie zaszło się, bo to chyba jakiś czas temu było. Można ściągnąć do wielu lat wstecz, z tego co kojarzę. Przepisy... No aż za dużo to nie można, a tak, jeśli tak? Chodzi, tak? Generalnie no, przy takich indykacjach to powiedzmy 6 lat. 6 lat. To parafia powinna nam właściwie zapłacić za 6 lat bezumownego korzystania po stawce. Tam jest taka stawka za bezumowne, nie? Ona nie jest taka za bezumowne. Za bezumowne jest na podobnych zasadach jak. Tak samo jak jest na postaci. Tak? No ale to nasze mienie, gminy, nie? Nasze pieniądze jako wspólnoty. Tylko do sesji. Nie, ale tu trzeba być. Ja uważam, że. No dobrze, ale kto korzysta z tego terenu? Nie Białostoczanie? Parafia.
Ale no to zaraz. Kto bierze za, parafialny cmentarz państw? Załóżmy. No przecież ksiądz, ani ja. Ani ty. Ani mówisz. Ani gmina. No ale mówimy o parkingu. Parking też dzisiaj cud, kurde, w mieście? To jest bardzo ważna rzecz, bardzo cenna. Nie, pan przewodniczy, panu przewodniczącemu chyba chodzi o coś innego. Chodzi o pewną zasadę. O pewną zasadę, czy jeżeli ktoś ogrodzi cudzy teren, czy należy się do niego, czy nie. Znaczy dla mnie bez znaczenia, kto ogrodzi. Czy jeżeli parafia powinna być, nie wiem, przykładem pewnej moralności, no to... Może on nie chce wolno zastanowić się. Trzeba mówić, co to moralność. To jest dziwne, że jest złoty, że jest polityczny. Ktoś to przytuło nie dał, kiedyś to będzie dużo zamiast. To ma być my, o którym się wspomina. Jak kiedyś mieszkałem na Młynowej i tam rok został nam w tym grudzie postawiony. A jak długo, bo może oni zasiedzieli w dobrej mierze i nie muszą nic płacić, tylko przejmą to zaraz od gminy. No chyba, to my tam... Ale a ile szarana da się dziękuję? Beton, bardzo modna oprawa w naszym mieście. Ale jakoś śnieżają to miasto, nawet mniejsze koszty ponosi. Podziękować. Ale co, jeżeli to jest... Znaczy ja mogę podać kilka przykładów, gdzie miasto kazało wynieść się parkingowi. No właśnie. To ja mam pytanie w ogóle, a dużo parafii takich działek mają? Proszę? A dużo parafii w naszym mieście takich działek? Jakoś tak mistycznie to pytam, parafie, nie wiem, o co chodzi. Czy inne parafie też już pogrodziły sobie nasze działki i korzystają z nich bezumownie, nie płacąc nam ani złotówki za to, że korzystają z majątku wspólnego? Generalnie parafie mają uregulowane tytuły prawne. Dlatego chyba dając uchwała po to, żeby uregulować to. No, w każdym bądź razie... Przypiął, no widzę po prostu łamanie prawa dosyć... Tak, ale z czego to się powinno to wzięło? Bo rozumiem, że wcześniej była duża działka przekazywana, czy tam kupowana przez parafię pod budowę, tak? Ale tutaj nie było jeszcze możliwości tego? Szczerze mówiąc, to parafia otrzymała to w darowiznach od osób fizycznych. A, czyli nie były to miejskie działki, tylko były jakieś tak... Nie, były osób fizycznych, darowizna i to po prostu w tym samym ciągu leżało. No, a jak można pani dyrektor wybudować na nie swojej działce schody? No można, po prostu przy szkole. Jakieś pozwolenie czy coś takiego? Przecież pan prawo, mówi o czasach obecnych. Prawo do dysponowania to jest oświadczenie pod karą w ogóle chyba jakimś tam... Pani, weźmy ten ciąg, ten brzydki, pani sobie. Tak samo wy. Weźcie sobie tam beton. Dlatego mówimy, że jeszcze też szybniemy po długości i tyle. Skończą się nasze problemy. Domagajcie się potem bonifikaty. Tak, właśnie. Pomysł na to łatwiej zrobimy. Możecie kapliczkę postawić, to co na rynku będzie. Brawo. To zakładać, że parafia zrobiła coś w złej wierze, tak? No bez przesady. Karać tego. Ale zazwyczaj każdy robi w dobrej wierze, tylko że jakoś jednych się rozlicza, drugich nie. Jedni mogą coś zrobić, a inni nie mogą. I to jest dziwne, bo prawo powinno... Dobrze, szanowni państwo, dyskusją dalej nie zajdziemy. Myślę, że kwestia wniosków już na sesji będzie... Ale jak przejmie miasto, jak miasto przejmie tą działkę, to naprawdę odśnieżać na przykład czy remontować będzie musiał ten parking na przykład, tak? Może też rozebrać. I sprzedać. No tak. I powiem, że myślę, że zakład pogrzebowy brałby jak... Żeby tam reklamę zrobić. Panie radny, trochę wybujała wyobraźnia. Nie, teraz ja żartuję, no ale... Tym, że działki nie są samodzielne. Nie są samodzielne do zabudowy. Dobrze. Żarty żartami, na razie na bok, ale fakt no, bezumownego korzystania z tego terenu. Znaczy inaczej pytanie właśnie, czy sprzedając takie działki musimy udzielać tej bonifikaty, czy to jest standard jakiś, czy po prostu możemy powiedzieć, że no, ze względu na to, co się tu dzieje,
No to nie udzielamy żadnej bonifikaty. Chcecie odkupić za te pieniądze, które są w operacie, to kupujcie. No z jakiego generalnie powodu? No to nie jest przymus. Nie, tak? Jest przymus. Bonifikaty udziela rada ze względu, tak, na organ wykonawczy za zgodą rady, prawda? I w odniesieniu do... Czyli jeżeli rada by nie udzieliła, załóżmy, zgody na bonifikaty, to byłaby ta cena 300 ileś tysięcy, która jest, dokładnie, w tym momencie. I za korzystanie musieliby zacząć już płacić. Powiedzmy, że sprawę fajnie użytkujecie, to teraz płacicie normalny czynsz dla miasta i są to nasze dochody. Ja, to weź wpłacę do kasy miasta, jak do ciebie 1000 zł, to nic. Zapłacę. To co, teraz zablokować im to i że po schodach nie będzie nie wpuszczali, tylko jeszcze grzebać sobie 45 lat temu. Znaczy, nie chodzi o to, tylko chodzi o to, żeby po prostu prawo było za sobą. Stało się to, co się stało, i teraz pani to po to ta chwała, tak mam nadzieję, że jest po to normująca to wszystko. No ale chwilę, skoro teraz wiadomo, no kiedyś już może nie było wiadomo, że to jest bezumowne, teraz wiemy o tym, to czy miasto przymykać oczy? Ale to jest jakby obowiązek miasta, tak, dbać. I trochę jakby kamyczek do, tutaj do urzędu, że no... Kamyczek do urzędu, ale skutki naprawdę. No na kogo, kto z tego korzysta? Jakby korzystała z tego firma, czy jak sobie samo miasto wystąpiło. Jeżeli, nie wiem, to ci powiem taki przykład, jeżeli na spółdzielni ludzie sobie bez umownie zrobili ogródki przy parterze, była taka sytuacja na mojej przynajmniej spółdzielni, no to spółdzielnia przyszła, pierwsze co, dzień dobry, korzystacie z niego od 2 lat, to tu jest opłata za 2 lata, a potem rozerwać, chyba że podpisujemy umowę i to użytkujecie. I nikt się jakby nie specjalnie tutaj... z kimkolwiek dyskutował, bo ci wiedzieli, że przegięli, trochę próbowali nakombinować, nie wyszło im. I tu mam dokładnie taką samą sytuację, tylko co? Czyli Kowalski jest gorszy od parafii? Nie, no. Dlaczego? Nie. Prawo musi być różne dla każdego podmiotu. Porównujesz tę sytuację, porównujesz działanie ludzi, którzy poszli sobie na rynku z ogródkami, do parafii, sytuacją, która na rynku wzięła... Chwileczkę, sytuacją, co do której nie mamy pewności, jak to było w tym 88, 9 czy 90 roku. Jak to po prostu się stało, że akurat na te działki były miejskie, a został tam wybudowany kościół? No bo co, bo parafia postanowiła zakombinować na 2 małych działeczek. No szanowni się trochę. Nie no, moim zdaniem parafia czuła się na tyle mocno przy prezydencie danym, nie wiem, kto tam wtedy rządził, że pobudowała i ktoś powiedział, że nic z tego nie będzie. No nie wiem, nie będę w tej chwili wnikał, ale czy prawo, tylko prawo jest prawo. Się zmieniło? Czy w 90 roku nie było prawa własności? To mi się nie powinno. To sam w urzędzie na to pytanie. Ale to zadam pytanie. Jeżeli tak by było, czyli taki Kowalski by wybudował sobie w 90 roku jakiś budynek na działce miejskiej i powiedział, że go nie obowiązuje prawo, bo nikt się nie upominał przez 10 lat. Czy tam ileś? Gdzie byśmy znaleźli taką sytuację? Co byśmy? 2 lata to zasiedzenie się można. 14. 14. 30, więc... To tu nawet jakby przyjął, że w złej wierze 30 minut. No to nie byłoby wystąpić z takim tym. Nie wątpię, z tego występuje. Ale ja mam pytanie inne, no bo w końcu to rzeczywiście ktoś mi to pozwolenie na budowę wydał. Ale nie musiały być te działki w pozwoleniu za budowę, prawda? Nie musiały być w tej części schody. No to te schody są samochodem. No przepraszam, pamiętacie Gołębieskiego? No tak. W 90 latach. Musiał zapłacić jakąś karę. Chyba pozwolenia były jakieś, tak? Procedura jakoś wyglądała. Ale to mi otworzyć, tak, jeśli chodzi o te architektoniczne sprawy. A ten parking to jest też zaszłość jakaś, czy to niedawne czasy wybudowanie tego? To wygląda trochę nowo. Niedawne. No bo teraz to są jakieś płyty ładne położone. To jest nie jest coś, oni to wybudowali chyba raczej nie są nowe. Lat 90. Tak, bo wcześniej tam były trawniki, taka scena, tak? Że jakieś odpusty się odbywały. No bo nie, co innego, rok 90 pozwolenie na budowę kościoła, ale ten parking, no to wybudowali sobie na miejskiej działce parking. To a miasto od kiedy wie, że to jest? Nasza a pani radna pytam nie bezpośrednio, czy miasto jako... No pani jako dyrektor, nie. Pani jako dyrektor, no reprezentuje no, pani tutaj. To pytanie, no, czyli oni już budowali wiedząc, że to nie jest ich prawa. No być może, to nie mi powiedzieć. Nie wiadomo, z kim się dogadywali. No pan. Ciekawe.
Nie wiem, czy my powinniśmy to w ogóle opiniować w takim momencie. Ja mam bardzo dużo obiekcji i potrzebowałbym jakby trochę więcej informacji. Znaczy potrzeba by było z jakimś radcą prawnym się chyba skontaktować, który mógłby wyjaśnić, jakie konsekwencje w tym momencie są takich działań. No. Bo z jednej strony, moim zdaniem, jest pewne niedopatrzenie gminy poprzez to, że nie ściągaliśmy od nich opłaty. Od momentu, kiedy się dowiedzieliśmy, że mamy takie działki i są one użytkowane. No i nieściąganie tego jest pewnym działaniem na szkodę, jednak gminy. Jeżeli jako, nie wiem, pracownik wiedziałbym, że ktoś najmuje, nie wiem, plac w firmie, bo ja pracuję w Polsce i za to nie płaci, a ja jestem za to odpowiedzialny, to albo by mnie wykopali, nie by do tego... Może nie sięgajmy tak, że, że urząd jest winny, ale ktoś, powiedzmy, tutaj bezprawnie wykorzystał sytuację, że nie wiem, uznał, że to jest jego, no... Nie wiem, czy ktoś na ten chod... No bo można sięgnąć do architektury, no na taki parking, na ile wydaje się pozwolenie na budowę przecież. To tak samo jak z Państwa sytuacji, no ktoś wydał pozwolenie na budowę, później odwołaliście się do wojewody i ten. No to chyba jest świeży temat, to jest sprzed kilku lat pewnie temat. Tak. Tylko myślę, że będziemy musieli jako komisja zadać pytanie do sesji, mianowicie Komisja Infrastruktury prosi o informację, albo wnioskuje o informację. Kiedy zostało wydane pozwolenie na przebudowę parkingu i schodów przy parafii. Zawsze przy takim pozwoleniu jest wpisanie po prostu oświadczenia, że prawo do dysponowania jest. Ma prawo, i ktoś musi to wydaje, podpisać. Musi... Ale tam skąd prawo jest zgodzone? Ale jeżeli, nie wiem, wydatą, jeżeli, ja nie jestem właścicielem. Ale jak oświadczysz to, bo tam jest pewnie część na oświadczenie, nie? Że mam własność. Tak, tylko karane. Jeżeli ktoś oświadczenie złożył, że ma własność nad terenem, a ten, no to go się potem pociąga do odpowiedzialności. No. Z drugiej strony, no możemy też zapytać, kto takie oświadczenie o własności nad tym terenie złożył. No to dobrze było wiedzieć. Bo tam żadnej dzierżawy oni nie mieli na to po prostu. Nic nie ma takiego. No bo jeszcze przy dzierżawie. Przynajmniej nie zostały odnalezione, tak? No tak, ja rozumiem sytuację budowy kościoła z lat 90. już dokumenty pewnie znikły, ale parking jest chyba świeżym tematem. Kilka lat już. Od kiedy w urzędzie miasta Białegostoku znana jest informacja? Obezmowy korzystanie przez parafię z działu. Bo ja rozumiem, że... Znaczy, ja powiem w ten sposób. Jak to wygląda ze strony miasta? U mnie akurat spotkała taka dolegliwość, dosyć dziwna, że miasto mnie pozbawiło garażu. Ponieważ było to użytkowanie wieczyste w spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia mieszkaniowa zapomniała, że to użytkowanie wieczyste wygasa, kończy się, nie przedłużyło. I ja jako właścicielka garażu przestałam być właścicielką, bo też nas po prostu zapomnieli kompletnie. My się procesuję, już sprawę karną wytoczyłam w spółdzielni, ale niestety nie można było ustalić, kto zawinił, bo trzeba przypisać odpowiedzialność do konkretnej osoby. A to można było przypisać do 13 osób po kolei, które po prostu wnosi nas. Ale taka była konsekwencja, że w momencie, jak miasto się zorientowało, tutaj tak, że coś jest ich i jest bezumowne, to powiedzieli, do widzenia, oddawajcie teren. I wtedy została zawarta umowa, spółdzielnia kupiła ten teren. No, to jakoś rozwiązał. Podaje zupełnie inny. Prawo użytkowania wieczystego, no rządzi się takim ważnymi prawami. Prawami i obowiązkami, bo tam są nakłady obce i generalnie przy takim użytkowaniu trzeba było zwrócić za to. Nikt tam nie zwrócił, miasto zawarło chyba akt notarialny, w którym w ogóle nie było żadnych umieszczonych garaży, czy było śmieszne. No to już bardziej skomplikowane i trzeba by było. Bardzo, nie, ale nie, ja nie o tym mówię, tylko mówię o tym, że w momencie, kiedy miasto się dopatrzyło, że coś jest nie halo, momentalnie wystąpiło do spółdzielni z informacją, że jest bezumowne korzystanie, żeby oni coś z tym zrobili. A bo już umowę było za późno, to trzeba było coś z tym zrobić. I
tutaj, a tutaj miasto najprawdopodobniej tego nie zrobiło, bo kiedyś się dopatrzyło, że dwie działki są, prawda? No, to powinno wysłać do nich pismo z jakimś tam monitem, żeby coś z tym zrobić. Teraz nic nie stoi na przeszkodzie, nawet zbycie nieruchomości i wystosowanie za bezumowę, tak? To nie, no ja myślę, że nie wiem, jaki tam jest maksymalny, że pani mówi 4 lata. Tego, myślę, że no, w interesie miasta jest to, żeby jednak dla swoich finansów pilnować, no i nie puszczać takiej sytuacji bez względu na to, czy to jest parafia, firma, czy osoba prywatna, bo jednak jest to pewnie no, niedopatrzenie dosyć finansowe, pewnie znaczące. Dobrze. Czy mógłbym przeczytać mniej więcej, jak brzmi nasze zapytanie? Komisja Infrastruktury wnioskuje o informacji, kiedy zostało wydane pozwolenie na budowę schodów i parkingu przy parafii. Dwa, kto złożył oświadczenie o władztwie. Trzy, od kiedy w Urzędzie Miasta Białego Spokoju jest mowa. Jest wiedza. I może, nie wiem, czy jako takie czwarte pytanie, proszę, prosimy o informację. Czy sytuacja bezumownego korzystania z działek należących do gminy Białystok występuje w innym państwie? Nie, proboszcz kiedyś chciał prawym kadyka kobiecie działkę przy cmentarzu zabrać. Jak trochę przystawiał płot, A co? Po malutku, niedużo, po 2 metry. Ale pani w końcu została ukarana przez Straż Miejską, bo parafianie wywalali śmieci za płot. Do niej przyszła plac Straż Miejska, bo ona zapomniała o tej działce. Przyszła Straż Miejska, ukarała panią mandatami. Ja potem spotkałem ją, jak szła pani 80 lat i śmieci sprzątała. Gdzie potem okazało, że nie wiem, że płot przesuwają, to połowa cmentarza, o którym mówię, to jej rodzina podarowała na księdza. To mogła całość podarować, tak. Byłby spokój. Działka warta, tam grubo ponad 2 miliony. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania, bo musimy zaopiniować ten projekt uchwały lub też odstąpić od opiniowania tego projektu uchwały. Teraz zastanawiam się, czy jakoś nie odstąpić od tego, by temat się przynajmniej formalnoprawnie. Ale wtedy jeden głos za, a tutaj widzę Jacka, który jest bardzo za. Ja też jestem za tym, żeby wyjaśnić to prawnie, bo to przecież uważam, że to chyba to jest wniosek prezydenta na stałego stopu i potem ten wniosek, żeby to wyprostować, tak mi się wydaje przynajmniej. Projekt uchwały zakładam, że opinię prawną wicemasa Kozłowskiego ma, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go procedować. Piczanki nie ma na moim projekcie. Ale to trzeba oczywiście, że czyli takich rzeczy nie ma miasto, nie? To trzeba być tam. Dobra. Nie, no ale jeżeli, słuchajcie, jeżeli mamy dać 80% wynika, to jest komuś, kto nieuczciwie działa, no, trochę nie ma. No, czy można zakładać tutaj, że zakładać złą wolę. Znaczy, jeżeli na oświadczeniu o władztwie będzie proboszcz, no to będzie złą wolę. No też jeszcze który znajdzie. A to nie ma znaczenia, bo to jest jak firma. Jak jeden prezes coś spaprze, to spada to na drugiego prezesa. Cała firma odpowiada na ogrodzenie ciekawe, czy... No nie pamiętam już tego ogrodzenia, czy jak duże jest, czy duże jest, nie? To też gdzieś na pozwoleniu ktoś musi opowiadać wszystko, tak? No ale rozumiem, że tam jest, przy pozwoleniu na budowę oświadczasz, że masz władztwo. Składanie fałszywych oświadczeń, w naszym państwie jest karalne, tak? I za pytanie mam. Do pytania, czy do sesji otrzymamy w ogóle odpowiedź. Na pytanie. No. Mam nadzieję.
przechodzimy do... Tak, nie mam wyboru. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Więc pozytywnie zaopiniowany projekt uchwały. Przechodzimy do spraw różnych. A, jeszcze wniosek komisji. Komisja przygotowała wniosek, pani tutaj przeczytała. Kto z pań i panów jest za tym, by taki wniosek do prezydenta z pytaniami skierować? Jednomyślnie. Dobrze, przechodzimy do spraw różnych. Czy ktoś w sprawach różnych? Pani Teresa. A nie, pani tutaj. A to ja też ja tutaj przepraszam, masz szybki model, że prośba jest, żeby do sesji na te pytania powiedzieć. No to komisja prosi o... Myślę, że jednocześnie prosimy, Pani Teresa, czy ja mogę w pani imieniu do pana dyrektora w tym momencie zacząć? Ja posłucham i ewentualnie do końca. A pani dokończy. Panie dyrektorze, kojarzy pan panią Teresę, do pana dyrektora Andrzeja Ostrowskiego. Kojarzy pan panią Teresę, ona jest z ulicy Bema, pewnie pan wielokrotnie się z nią spotykał. To pan nie daje do panu biura. Są sąsiadami. Zna pan problem. Pani Teresa nieustannie walczy o to, żeby między tymi blokami doszło do jakiegoś porozumienia. A tym porozumieniem najlepszym chyba dla wszystkich, tak nam się wydaje, bo wczoraj też pani Teresa była i dyskutowaliśmy o tym, byłoby podzielenie tej działki po prostu na pół. I udostępnienie dla jednej wspólnoty połowy terenu, dla drugiej wspólnoty połowy terenu, skoro obie wspólnoty wyrażają takie zainteresowanie, bo wiem, że wcześniej, nie wiem, państwa wspólnota nie wyrażała takiego zainteresowania, teraz jest zainteresowanie, żeby za tą drugą połowę płacić. Ja nawet zasugerowałem wczoraj, że najlepszym rozwiązaniem, może pan mnie skoryguje, byłoby to, żeby w ogóle wydzielić geodezyjnie te działki, żeby wspólnota je kupiła. To byłoby najlepsze rozwiązanie. Bo wtedy macie państwo problem, tak mi się wydaje. Oni wtedy będą zarządzać. Może państwo napiszcie taką prośbę do zarządu, że zwracacie się z prośbą o to, żeby ją wydzielić. Jesteście zainteresowani zakupem. Nie, myśmy tutaj pan dyrektor, pani Hanna. Halo, pani Hanna. Ja słyszę. No właśnie, myśmy już kiedyś, nawet zaś chodziłyśmy do pani, to mi ta pani pytała. Ale chodzi, czas nie, ale chodziłyśmy, ja wiem, tak? Ale przecież byśmy nawet taką wiadomość uzyskać, tak? Jakiś czas temu u pani. To może przejdźmy do konkretów. Napiszcie państwo prośbę o to, że jesteście zainteresowani podziałem tej działki i wykupem tej działki na własność wspólnoty i wtedy byłby temat zamknięty. Zarząd nie musiałby sprzątać tej działki. Nie miałby kosztów, miałby pieniądze za sprzedaż, a państwo z tego korzystacie, a nie zarząd. Przepraszam, że wchodzę w słowo. Czy byśmy wykupili, czy wydzierżawili, to byśmy tą działkę sprzątali. Ale oczywiście też nie mamy pewności, bo jak nas poinformowano też w niektórych urzędach, że nie wiadomo, czy miasto wydzieliłoby nam akurat pół tego zieleńca pomiędzy, co podobnież nie jest zieleńcem, więc nie wiem, bo od 50 no lat ludzie wiedzą, no ale to dziwne, że skoro rosną drzewa, krzewy i trawa, że to nie jest teren zielony, no to ludzie kiedyś sobie organizowali, jak zaczęli mieszkać od początku 50 lat temu zielony teren, teraz się okazuje, że to nie jest. Konkretami, proszę. Okej. No i mówię, jeżeli, a i powiedziano nam, że też jeżeli wykupi się, to nie wiadomo też ile nam miasto zaproponuje, a z drugiej ale strony miasto znowu... stworzy operat szacunkowy. To nie jest tak, że miasto zaproponuje, powoła biegłego, który oceni wartość tej działki. Ale chodzi o to, czy w ogóle będziemy mogli tą połowę, bo też jest druga opcja, też mówią, że jeżeli jest ten teren w tej chwili dzierżawiony, to my jakby nie możemy występować o kupno, więc dlaczego? Co za kupno? Zawsze można. Zawsze na każdym etapie można. Panie Andrzeju, a powie pan coś na temat tej dzierżawy, czy wypowiedzenie umowy, bo cały teren jest przez drugą wspólnotę wydzierżawiony, jak rozumiem. Nie cały, tylko część terenu. Część. No prawie, tam 7-7,5 metra różnie to podają na tych mapkach od naszego bloku. Tak jakby my nie mamy jest, tylko 7,5 od balkonów. 7,5 metra. Te tereny jak były dzielone... Ponad 30 metrów na pewno. Bo chyba ogólnie chyba jest 40 metrów. Coś takiego. Tak, gdzieś, tak. No dobra, ale kochani, dajcie dyrektorowi powiedzieć, bo tak. Porządkuję tak tą rozmowę. Przed laty, jak były przymiarki rozdysponowania tego terenu
przy zainteresowaniu oczywiście współwłaścicieli, wspólnot, wskazane były tereny praktycznie po pół hektara i w wspólnocie 91 i 93. Ponieważ BEMA 91 ma, jest teren gminny przed wspólnotą, między wspólnotą a ulicą BEMA, stąd przesunięcie, zakładam, przesunięcie, jak wystąpiliśmy do Departamentu Urbanistyki, przesunięcie było działek, czyli nie było, że 10 metrów z tyłu, 10 metrów z przodu, bo BEMA 91 była propozycja do ulicy BEMA, łącznie z tym, że można było na tym terenie wybudować parking na potrzeby mieszkańców BEMA 91. Tak, zakładam, i było przesunięcie tego też terenu w przypadku BEMA 93 i dalej 95. Natomiast te tereny przed laty, nie pamiętam kiedy tutaj był plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony, było bardzo dużo głosów w sumie i do nas było dużo zgłoszeń, że trzeba umożliwić mieszkańcom w jakiś sposób zagospodarować mieszkańcom tereny przyległe, żeby mogły te wspólnoty w sposób racjonalny gospodarować. I później doszło do uchwalenia planu, w którym został ten teren rozrysowany czy zagospodarowany i zostały ustalone zgodnie z tym planem miejsca parkingowe tak zwane. I praktycznie później, jak już ten plan został uchwalony, to też było na wniosek mieszkańców, to nie było tak, że generalnie tutaj ktoś podjął taką inicjatywę, tylko było zgłoszeń dużo do nas, dużo w architekturze, dużo podejrzewam i do innych jednostek, do Departamentu Skarbu również. Natomiast później, jak ten plan był uchwalany, no był czas, zawsze plany są podawane publicznie, tak, są przyjmowane wnioski, uwagi, zastrzeżenia. Zakładam, że może jakieś wnioski były, ale akurat nie dotyczyły wtedy tych rozwiązań, które ten plan zakładał i wprowadził w życie. Natomiast myśmy, jak były te propozycje dzierżawy, no to wystąpiliśmy z zapytaniem, czy jest możliwy, jaki jest obszar możliwy do wydzierżawienia tego terenu. Tak jak historycznie, tutaj może pani potwierdzić, że BEMA 91 w ogóle nie był, wspólnota nie była zainteresowana. Nie wiem, czy zarząd nie był zainteresowany, czy może to było przedstawiane na wspólnocie. W pewnym momencie tylko doszło do wydzierżawienia tego terenu po to tylko, żeby docieplić budynek, wykonać termomodernizację, bo później wspólnota, bo miała umowę na chyba 4700 metrów, czyli na prawie pół hektara. I ta umowa po dokonaniu termomodernizacji została rozwiązana i była prośba, żeby podpisać umowę dzierżawy na teren tak zwany podstyropian, czyli 36 metrów kwadratowych. Na dalszą dzierżawą terenu wspólnota nie była zainteresowana. Natomiast w ramach budżetu obywatelskiego na terenie, który był wcześniej proponowany do dzierżawy w wspólnocie 91, został w ramach budżetu obywatelskiego wybudowany parking ogólnodostępny i już dzierżawa tego terenu nie wchodziła w grę, bo generalnie żeśmy też sugerowali, że jeżeli wspólnoty generalnie dzierżawiły tereny przyległe głównie z nastawieniem takim, żeby na tych terenach organizować miejsca parkingowe. Głównie. Chociaż intencje były inne, żeby robić miejsce wypoczynku, tereny rekreacyjne, ustawienie ławek, różnego rodzaju innych elementów małej architektury. Natomiast BEMA 93 był bardzo mocno zainteresowany, no i budował tego parkingu. I później zgodnie z tym planem no zostały takie te działania podjęte. Natomiast generalnie tutaj dzielenie, wypowiadanie, no można wszystko zrobić, ale to moim zdaniem, ja to mogę publicznie powiedzieć, czy publicznie to akurat złe słowo jest. Natomiast tutaj no jest spór sąsiedzki, bo ten spór też się zaczął w przypadku budowy czy przebudowy zabudowy śmietnikowej, z której wszyscy korzystali, ale ona była w bardzo złym stanie i wspólnota BEMA 93 proponowała wspólną modernizację tej zabudowy śmietnikowej. Natomiast może tutaj akurat nie było obecnego zarządu w tamtych czasach, chyba nie było tego zainteresowania i BEMA 93 samo przeprowadziło remont tej zabudowy śmietnikowej, ale pod własne potrzeby, a nie przy okazji pod potrzeby wspólnoty BEMA 91. Zakładam, że żeby poprzedni zarząd wspólnoty BEMA 91 był tak zaangażowany jak tu obecna pani, to by całkiem inaczej sprawy wyglądały, tak? Nie byłoby problemów, tematy byłyby rozwiązane. To są duże nieruchomości, bo te nieruchomości mają po 120 mieszkań. Część jest oczywiście w dużej mierze, tam gmina ma niewielkie udziały. Już nie pamiętam, ile to jest na poziomie, one spadają na poziomie 13-15%, czy może troszeczkę więcej, natomiast nie ma tam większościowych udziałów.
No i no generalnie jest tam pewnego rodzaju konflikt i tutaj wypowiadanie, można tą umowę wypowiedzieć, tylko że zaraz tutaj będzie następna komisja, to tutaj przyjdzie pół bloku, bo ma 93. I teraz zapytania... U nas może przyjść cały bok. Słucham? U nas może przyjść cały bok. Tam też może przyjść cały, tak? No. Ale pani Tereso, nie licytujmy się. Nie, ja zaproponujcie no ja coś od siebie. Tak jak pan dyrektor powiedział, że jeżeli jesteście licytowani na wykup, to napiszcie to po prostu, że chcecie... Zgodnie z ustawą o własności lokali. Po pierwsze, tak, tutaj pani dyrektor też jest z Departamentu Skarbu. Po pierwsze trzeba podjąć uchwałę, czyli właściciele, współwłaściciele wyrażają chęć nabycia terenu przyległego. Trzeba taką uchwałę podjąć i taką uchwałę złożyć z wnioskiem do Departamentu. My zawsze będziemy głosowali też za, bo tutaj działają trzy ustawy. W tej chwili, jeżeli wspólnoty mieszkaniowe mają grunt po obrysie budynku, to jest niezgodne z trzema ustawami. Prawo budowlane, ustawa o gospodarce nieruchomościami i ustawa o własności lokali. Są podstawy prawne. Jest w tej chwili decyzją pana prezydenta 90% bonifikaty od nabycia terenu przyległego. Jeszcze, żeby było dalej, to gmina dokonuje podziału tego geodezyjnego na własny koszt. Gmina bierze na siebie koszty aktu notarialnego, czyli praktycznie no wszelkie udogodnienia, jakie są tylko możliwe. Tylko trzeba do tego tańca dwojga, czyli trzeba chęci współwłaścicieli, żeby nabyć tereny przyległe. To jest inna wartość takiej nieruchomości. Całkiem inna, bo mamy też przypadki takie, już nie będę tutaj mówił o konkretnych adresach, gdzie w przypadku budynku w złym stanie technicznym pojawił się podmiot, który zadeklarował wspólnocie mieszkaniowej pełną modernizację budynku, z wymianą wszystkich instalacji, z dociepleniem budynku, z wymianą stolarki okiennej, pod warunkiem, że dobuduje piętro, którego będzie właścicielem, tak? Czyli będzie niejako współwłaścicielem nieruchomości i zadał pytanie, czy jest uregulowany stan prawny. Wspólnota miała grunt po obrysie budynku. Osoba zainteresowana powiedziała, nie jestem zainteresowany taką inwestycją. I się wycofała z tego, a właściciele, współwłaściciele mieliby wszystko zrobione. Wszystko pod klucz, pięknie zrobione, zagospodarowany teren przyległy. Jest to właśnie konsekwencja tego, że nie ma tego uregulowanego stanu prawnego. No i tak to funkcjonuje. Natomiast no, my to proponujemy tylko i wtedy ewentualnie Departament Skarbu podejmie te czynności. To nie są też proste i krótkotrwałe czynności. Tego się w miesiąc nie zrobi. To jest długi proces. Są wspólnoty, które takie uchwały podjęły i złożyły do Departamentu Skarbu i czynności są prowadzone. Później oczywiście jest to analizowane, jak ten podział geodezyjny dokonać, jak podzielić. Oczywiście są różnego rodzaju uwarunkowania i planistyczne. Oczywiście też muszą być rozwiązania, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tego terenu, czyli miejsce gromadzenia odpadów, miejsce wypoczynku, odpowiednie możliwość dojazdu straży pożarnej, czy dojazdu karetki pogotowia, bo często jest tak, że są wspólnoty, które się pogrodziły, pobudowały i później może dojść do takiej sytuacji, że żeby dojść do jednej nieruchomości, to trzeba przez pół miasta obejść naokoło. I problemy są zwłaszcza w tych budynkach starszych, gdzie gro osób starszych tam mieszka, które w pewnym wymagają jednak tej opieki, czasami już pilnej interwencji pogotowia ratunkowego. Plany zezwalają na zostanie tam okazji? Plany generalnie nie zezwalają, tak? Natomiast są czasami takie... No są takie, gdzie potem ktoś umiera i karetka nie wyjeżdża. Natomiast no, nie mówimy tutaj o ogrodzeniu, czyli tak jak się mówi najczęściej, ogrodzenie to jest mur wysokości 2,5 metra, tak? I każdy się ogrodzi takim murem i wtedy będzie... Pierwsza rzecz, to trzeba podjąć uchwałę wspólnoty. Dobra, panie dyrektor, dziękuję za wyczerpującą informację. Myślę, że to jest całkiem konkretne wskazanie dla państwa wspólnoty, jak rozwiązać ten temat raz na zawsze. Znaczy, 10% wartości ziemi to nawet prawie, które są moim zdaniem świetnie traktowane w tym mieście, nie mają tak dobrze, bo muszą z 20% zapłacić. Myślę, że to wyczerpuje trochę państwa temat, jako w tej chwili kończę, bo mamy jeszcze pan. Ani do wysłuchania. Tylko zdania chciałam odnośnie rozmowy tutaj wypowiedzi pana dyrektora, tak? Dzierżawił blok, jeszcze mnie wtedy nie było we wspólnocie i w zarządzie, w 2010 roku to pod konto. Potem oddaje, tak, z budżetu w 2016 powstał parking. Niemniej jednak teraz się pozmieniało, że ludzie po prostu dopiero jakby zaczęli myśleć, tak, nawet pod kątem tego parkingu, że niestety mamy zaplecze sklepu i tak dalej, tak jak mówiłam, hałas, smród, ciągle spaliny, więc z jednej strony chcielibyśmy mieć chociaż bloku, tak, teren zielony i rekreacyjny, szczególnie dla osób starszych,
tak jak pan mówi, że bardzo dużo jest tych osób, bo one nie są w stanie pojechać na zmianę. Drugie zdanie, odnośnie śmietnika, to dopiero konflikt powstał, panie dyrektorze, jak wydzierżawiliście dla nich ten teren i wtedy łącznie z dzierżawą jeden śmietnik na początku bloku został zabrany i to dopiero wtedy ten konflikt, a po drugie oni nie dostarczyli nam pełnej wiedzy na temat kosztów budowy tej ale to nie chodzi o zrzucenie się już winą. Nie, ale tylko tyle chciałam powiedzieć, żebyśmy się nie zgodzili, bardzo. Tylko nie mieliśmy informacji i stanęło na tym, że nie następnego. Proszę bardzo. No tak zawsze jest, że najpierw ktoś komuś stara śmietnik, dopiero zaczyna się... Nie, no ale jak... Jest wiele takich przypadków jeść. Nie ale jak wiadomości zbierasz, to jest dwustronne. Właśnie wczoraj też pani dyrektor Rzesińska powiedziała mi, że w tej chwili już procedowany jest ostatni etap pozwolenia na budowę tej inwestycji u Szrogowskiego przy mnie. To wygląda jak Sokołowscy to byli? No to byli Sokołowscy. Rogowski to odkupił. I Rogowski to odkupił, ale prowadzi, występuje o decyzję, występuje Sokołowska. Przepraszam, ja będę tak trochę niezgodnie. Więc już jest procedowany ostatni etap i to będą bloki trzypoziomowe jeszcze pewnie tam z czwartą salą, podziemne garaże, dużo miejsca utwardzonego na wyniesieniu około 2-metrowym. To po prostu będzie na takiej 2-metrowej skali. Ja mam pytanie, i teraz, pani oczekiwała i teraz tak, informacji jakiejś takiej konkretniejszej? Tak, ale to tak, tam napływa woda też na ten teren z lasu i ona będzie na mnie przerzucona. Chodzi mi o infrastrukturę w drodze mroźnej, to się nazywało KDR 22, jest to droga gminna, którą buduje w zasadzie inwestor, czyli Sokołowcy. W tej chwili wkrótce dowiedziałam się, że są podpisywane nowe porozumienia z Rogowskim. I jako droga gminna w planie zagospodarowania przestrzennego ujęta no, powinna być tak zaprojektowana z uwzględnieniem potrzeb sąsiadów. Infrastruktura. Znaczy, ja myślę, że i tak będzie nam bardziej potrzebna pani dyrektor Dubowska, która projektuje do wyjaśnienia tego tematu, a nie skarb, który jest właścicielem terenu. I, bo nam pani dyrektor może odpowiedzieć na pytanie, czyja działka i ile kosztuje, ale nie jaka rura i co będzie za droga, jaki strategiczny. Tak, dlatego ja myślę, że skoordynujemy po prostu temat, jeden z tematów na następną Komisję Infrastruktury, tak żeby przyszła pani dyrektor, była przygotowana do opowiedzenia nam o tym, co tam się dzieje na tym terenie, co oni planują na tym terenie, czy w jakiś sposób zamierzają zagospodarować tą wodę, której będzie tam, rozumiem, że coraz więcej, bo tereny przygrzewy były zachowania, bo są podwyższone. To znaczy tak, tej wody, która no tak, z lasu. Ale nie, dzisiaj z naszych gości nikt nie był w stanie, moim osobistym zdaniem, wnieść. Tak, to panie przewodniczący, to dyrektor Dubowska albo Sosna i jeszcze gospodarka komunalna, czyli Kułakowska. Dobrze. Ponieważ teraz, dyrektor Kułakowska... O czym chcemy konkretnie rozmawiać? O przebiegu drogi KDR... Chcemy rozmawiać o infrastrukturze drogi KDR 22 Mroźna, o placu nawrotowym. To chodźmy spokojnie, żeby... KDR 22 Mroźna, to już ma nazwę Mroźna. Infrastruktura, plac nawrotowy, przedłużenie, ponieważ jest już... Motki, gdzie infrastruktura kończy się tak około 30 metrów od mojej działki. Te drogi są wykonane? Czy... Część. Pierwszy etap jest wykonany. Informacja o budowie ulicy Mroźnej. Czego jeszcze potrzebujemy oprócz informacji o ulicy Mroźnej?
No tutaj potrzebno... W planach odprowadzenia, planach zagospodarowania wód w... No próbując teraz Latoniuk, akurat plac na Europę znajduje się w miejscu, gdzie te wody napływają, przepływają przez moją... Czy plac na Brodowie jest w ciągu ulicy Mroźnej? Tak. Kończy, to jest jakby w tym pierwszym kończy ulicę Mroźną przy Czymś jeszcze chcemy się konkretnie wyrzeć? Choć o czym chodzi? Chcę bardzo konkretnie nazwać rzeczy, żeby oni też bardzo konkretnie nam je przedstawili. Żebyśmy nie pływali po wszystkich tematach. Tak, chodzi mi o przedłużenie infrastruktury do mojej, do granicy, do mojej nieruchomości. Czyli możliwość, tak? To jest 20 minut. To już nam wyjdzie w dyskusji. Tak?